No i ja wtedy siedziałem w archiwum we Lwowie i właśnie znalazłem inwentarz katedry z XIX wieku, gdzie ręcznie jest dopisany opis tych dwóch sarkofagów. I na podstawie tych opisów możemy odtworzyć, jak one dokładnie wyglądały, i okazało się po tych właśnie opisach, że ten sarkofag to jest poprzednik tej srebrnej trumny, w której jest Jakub. No i zaczął się ornat, mitra, rękawiczki. To jest pewne, że jest to jedwab chiński z XIV wieku. Co więcej, przez to, jak ornat wygląda z takich szczątków, tych wszystkich kawałeczków tu, takich, tu są najmniejsze akurat na dole, jest 56. Ten obraz pokazuje, że autor tego obrazu, który go wtedy malował, on dobrze te szaty znał, Jakuba. I kolor ornatu też znał, bo kolor się zgadza. W mitrze trafił prawie ze wszystkim, bo taśmy czerwone, natomiast mitra złota. Ale wszystkie dzisiaj szaty są koloru brązowego, dlatego że jest jakaś bakteria, która powoduje, że wszystkie szaty brązowieją.